490 tysięcy mieszkańców województwa opolskiego poszło do wyborów. Potraktowali to jako przywilej, że chcą zdecydować o przyszłości naszej i tutaj regionalnej ojczyzny, i ojczyzny w kraju, i też i za granicą. Szanowni Państwo, za każdą liczbą, za każdym procentem kryją się ludzie. Kryją się ludzie, którzy albo uczestniczyli w wyborach, albo tak jak tutaj kandydatki, kandydaci poddali się ocenie społecznej ludzi. Bardzo dziękuję za wspaniałe wyniki. 1472 głosy zdecydowały o tym, że mamy piąty mandat w Sejmie. Także każdy, kto nie jest w Sejmie, nie został posłanką czy posłem, zapracował na to, że ten sukces jest wspólny. Pięcioosobowy w Sejmie, a trzyosobowy w Senacie. 11 600 000 wyborców demokratycznych powiedziało dość obozowi rządzącemu. Opowiedziało się za Polską europejską, Polską pozytywną, Polską, która się modernizuje. Dumni jesteśmy jako kandydaci Koalicji Obywatelskiej z województwa opolskiego, że dołożyliśmy swoją wielką cegłę do tego zwycięstwa. Ciężko pracowaliśmy przez te wszystkie tygodnie. Mieli Państwo okazję wielokrotnie w różnych miejscach nas spotykać. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym dziesiątkom tysięcy wyborców. Wielu z Was spotkaliśmy na naszej drodze, z wieloma z Was rozmawialiśmy. To jest ogromne zobowiązanie wobec Was, ogromna odpowiedzialność i chciałbym powiedzieć, że czujemy tę odpowiedzialność i zrobimy wszystko, żeby godnie Was w Sejmie i w Senacie reprezentować. To były też wybory, gdzie rozstrzygnęła się przyszłość samorządu. Gdyby obóz rządzący wygrał te wybory, tak naprawdę bylibyśmy świadkami uwiądu i końca samorządu w Polsce. Dziś samorząd może odetchnąć, dziś samorząd może planować, może się przygotować do kolejnych wyborów i prowadzić sprawy swoich mieszkańców w taki sposób, jak to się działo do roku 2015. Tym razem było kobiet znacznie więcej niż w poprzednich wyborach i chciałabym, by ten stan się utrzymał. Dzięki kobietom, które głosowały na kobiety, to życie parlamentarzysta będzie kobietą. To jest coś fantastycznego, ale możemy pracować dalej, możemy spowodować, że będzie nas więcej kobiet w parlamencie. Chciałabym, żebyście Polki zachowały to swoje zainteresowanie polityką, bo dotyka ona nas codziennie, każdego dnia, w każdej minucie. W związku z tym ten Wasz udział w polityce jest bardzo ważny. Te ponad 74% frekwencji w wyborach do Sejmu, do Senatu, nie tylko w kraju, ale również za granicą, te wielokilometrowe kolejki do polskich ambasad w Paryżu, Madrycie, Londynie, te kolejki do trzeciej nad ranem we Wrocławiu, do lokali wyborczych, sprawiają, że te wybory przejdą do historii Polski jako najważniejsze, jako szczególne, jako te, które zdecydowały o przyszłości Polski na kolejne pokolenia. To były wybory nie tylko polityczne, ale również cywilizacyjne. Przy tej okazji chciałbym bardzo serdecznie, tak jak moja koleżanka, tak jak moi koledzy, podziękować za każdy oddany głos. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy oddali głos na demokratyczną opozycję, na Koalicję Obywatelską, w tym Platformę, Nowoczesną, Inicjatywę Polską, Zielonych, na Trzecią Drogę, na Hołownię, na PSL i na Lewicę. To dzięki Państwa zaangażowaniu, to dzięki mobilizacji milionów Polek i Polaków. Przypominam, cytując pana przewodniczącego, pana posła Siemoniaka, pana ministra, że na opozycję demokratyczną oddało głos ponad 11 milionów Polek i Polaków, że to pan premier, pan przewodniczący Donald Tusk otrzymał rekordowe po 1989 roku poparcie ponad 500 000 głosów, że takiej frekwencji po 1989 roku w wyborach jeszcze nigdy nie było. To jest oczywiście wielki kredyt zaufania, ale to jest również wielkie zobowiązanie. Obiecujemy, że nie zawiedziemy, że te 100 konkretów, o których mówił pan premier, pan przewodniczący Donald Tusk, zrealizujemy. 3 mandaty senackie na Opolszczyźnie, wszystkie 3 nasze. Ja 6 raz uczestniczę w zwycięskiej kampanii parlamentarnej, ale tak ciężkiej kampanii, z takim zaangażowaniem kandydatów, jeszcze nie widziałem. W imieniu wszystkich naszych senatorów od 2 dni właściwie
serdecznie, serdecznie dziękujemy. Ja powiem, ja swoim wynikiem blisko 90 tysięcy głosów jestem niezwykle zbudowany. Nie przypuszczałem w najśmielszych snach, że można sięgnąć aż tak wysoko, jeżeli chodzi o wyniki wyborcze. Państwu również dziękuję za klimat. Tu już koledzy moi wcześniej mówili, to się dało wyczuć, że co najmniej dobrze nam życzycie. Mówiliśmy, że te wybory wygrają kobiety, ale ja jako nauczyciel z krwi i kości od 26, a już 30 lat mogę powiedzieć, że kłaniam się i dziękuję młodzieży. Bo to moim zdaniem młodzi wygrali te wybory. Ich determinacja, ich przystąpienie do wyborów, te kolejki, o których mówiliśmy. Dziękujemy wam młodzi, bo to dla was te wybory i dla was ta Polska. Opolszczyzna jest takim regionem, że trudno go nie kochać. I wiem, że nasz kolega, poseł Tomasz Siemoniak też pokochał Opolszczyznę i będzie o niej miłość pamiętał. Miłość od pierwszego wejrzenia. I jestem przekonana, że nie raz będziemy się spotykali i to nie tylko tutaj na konferencjach i na takich placach, ale przy bardzo merytorycznych rozmowach na rzecz mieszkańców Opolszczyzny. Ale żeby ta pamięć była ugruntowana, przekazuję taki symbol. Spinki do koszuli opolskie. Dziękuję. Tomku, to dla ciebie.